Dzień dobry. Konrad Białas, dom maklerski TMS Brokers. Narodowy Bank Szwajcarii zaskoczył dzisiaj decyzją o wprowadzeniu ujemnego oprocentowania dla depozytów na urządzanie na poziomie minus 0,25%. Ta decyzja ma na celu zniechęcić kapitał inwestycyjny do lokowania środków w szwajcarskiej walucie i ułatwienie bankowi centralnemu obrony limitu euro CHF na poziomie 1,20. Decyzja wydaje się zaskakująca, gdyż oczekiwano takiego kroku od Narodowego Banku Szwajcarii, ale dopiero w marcu, gdy będzie to odpowiedź na oczekiwane luzowanie ilościowe ze strony Europejskiego Banku Centralnego. To powiązanie najlepiej widać w fakcie, że ujemne oprocentowanie w szwajcarskim banku zostanie wprowadzone dopiero od 22 stycznia, czyli od momentu, w którym swoje najbliższe posiedzenie będzie właśnie odbywał Europejski Bank Centralny. Dla polskich kredytobiorców w tym momencie najważniejsze jest pytanie, czy frank będzie słabszy względem złotego. Naszym zdaniem tak, jednak to umocnienie złotego względem franka będzie następować powoli. Naszym zdaniem do połowy przyszłego roku nie zobaczymy kursu CHF PLN poniżej poziomu 3,40. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.